Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności samobójczej śmierci kobiety, której zwłoki ujawniono wczoraj wiszące na barierce nad wiaduktem przy ulicy Wojska Polskiego. Zwłoki ujawnili trzej przypadkowi mężczyźni, którzy jako pierwsi rozpoczęli reanimację. Następnie czynności te przejął zespół pogotowia ratunkowego. Niestety kobiety nie udało się uratować. Decyzją prokuratora zwłoki zabezpieczono w prosektorium. Jak ustalili policjanci, zmarła to 38-letnia mieszkanka Bełchatowa.